Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Ja nazywam się Bartosz Andruszko, a to kanał, w którym rozmawiamy o sprzedaży w internecie, o e-commerce, o rozwoju osobistym, o motywacji, o wszystkim tym, co pozwala nam szukać bezpieczeństwa finansowego i mentalnego i uczyć się każdego dnia troszkę lepiej. W dzisiejszym filmie opowiem Ci, czy warto importować, jeżeli chciałbyś w ogóle zacząć sprzedawać w internecie, to polecam Ci w opisie kurs dropshipping dla początkujących, który jest obecnie w promocji za 97 zł, więc jeżeli zastanawiasz się, nie masz jeszcze kapitału i w ogóle chciałbyś zacząć sprzedaż w internecie, to ten kurs jest bardzo dobry dla początkujących, ponieważ wyjaśnia i uczy o wszystkim, co związane jest z dropshippingiem, a jak wiesz czy nie, dropshipping to jest metoda sprzedawania w internecie bez wkładu finansowego. Sprzedajesz produkt z hurtowni, hurtownia realizuje Twoją dostawę, dlatego dzisiaj usiądź wygodnie, przygotuj sobie coś do notowania, pokażę Ci, w jaki sposób importować towar. Nie jest to jakaś wielka wiedza, jest tylko zaczerpnięcie tematu, więc siadaj wygodnie, jedziemy z tematem. Pokażę Ci teraz na monitorze mojego komputera, w jaki sposób przeglądać portal Alibaba. Tutaj możesz znaleźć producentów, ale także możesz pośredników znaleźć. Tutaj musisz sprawdzać dobrze te oferty. Otworzyłem tu kilka już stron, żeby przyspieszyć ten element. Wiadomo, że tu jest miejsce do wystawiania wielu firm. Część z nich jest zweryfikowana i wiadomo, że jest. Część może być takich firm, które chcą Cię po prostu szukać, tak jak wszędzie, to musisz dobrze to sprawdzać i weryfikować. Tu masz takie logo, gdzie pokazuje Ci, że jest zweryfikowane, ile lat jest już na Alibabie, ile ma zamówień, jaka powierzchnia. Tu gdzieś otwierałem stronę, gdzie masz pokazane filmik związany z produkcją, z tym, że mają maszyny, że produkują. To jest zweryfikowane. Tutaj możesz sobie poczytać, chociaż to jest tłumaczone z angielskiego nie aż tak dobrze jak trzeba. Dedykowane linie produkcyjne, projektowanie na zamówienie, nacisk na spełnienie wymogów dotyczących jakości. Masz, że ma CE, pełna personalizacja, identyfikacja surowców. Tu masz pokazane główne produkty, jakie sprzedają. Tu masz długopisy 3D, masz certyfikat. Wszystkie tak naprawdę certyfikaty, jakie posiadają i masz maszyny, produkty, wytrzymała żywica. Tutaj masz pokazane certyfikaty. Zweryfikowany, ten sprzedawca jest oceniony, certyfikowany, uwierzytelniany, kontrolowany przez Intertek. Powierzchnia podłogi, data rejestracji firmy 2013, język angielski, lata eksportu 9, w branży 9, certyfikaty, możliwości produkcyjne, kontrola jakości, tło handlowe, możliwość badawcza, rozwojowy. I tutaj masz jakieś opisy, produkty, włókno, żywica, pióro 3D, czyli długopis 3D. I masz pokazane te, co ja importowałem, masz po 8 dolarów, tu masz trochę jakieś lepsze. 8 dolarów. $8.9, jakieś inne, 11 inne, ale na Allegro w większości te występują, może dlatego, że są najtańsze. Wskazówki wideo, masz tutaj różne instrukcje do tych produktów. Tu możesz porozmawiać, możesz wysłać zapytanie. Tu masz adres firmy. Odwiedź firmę. Mają średnio 5.0, więc chyba nie jest tak źle z nimi. Także najważniejsze, żeby możecie tutaj tą fabrykę odwiedzić, w sensie obejrzeć ją w 3D. Możecie wysłać zapytania odnośnie produktów, odnośnie certyfikatów. Widzicie, że one tu wszystkie są, ale możecie spokojnie do nich napisać, nawiązać jakąś rozmowę. Możecie też zamówić w większości tych firm próbki, tak aby ocenić ich jakość i nie brać kota w worku. Tutaj możecie także sobie wejść, ja wszedłem w manufaktury, czyli w firmy i szukacie po produktach firmy. Możecie też sobie wejść w producentów. A nie, tu były produkty. Tu macie
Tu macie produkty. To, co ja otwierałem, to wykorzystywałem do filmików na TikToku i na YouTubie ten produkt. Pokazywałem, w jaki sposób, kupując tutaj, możesz na Amazonie wystawić wielokrotnie drożej. Tu macie jakieś rankingi, top rankingi, ubrania jakieś, gadżety. Możecie sprawdzić, czy te produkty, które tutaj się pokazują, zobacz, tu ma za 4,20, tam było za 8. Czy się sprawdzają, zobacz, tu znowu masz długopis 3D, jakieś chyba flamastry. Zobacz, już z choinką, więc szykują się stoliki takie edukacyjne. Tutaj jakieś już lepsiejsze takie walizeczki, mikrofony z projektorem. Możesz to porównać z tym, co się sprzedaje na Allegro, czy faktycznie te topy, które tu występują, są tożsame z tym, co jest na Allegro. Także sprawdzasz sobie firmę, sprawdzasz produkty, porównujesz ceny. Tutaj masz przykładowy produkt, właśnie ta wersja droższego długopisu 3D, ale to już nie ma znaczenia, jaki to jest produkt, ale widzisz, jakie tu są zdjęcia. Możesz wszystkie zdjęcia stąd brać, ponieważ oni nie mają, tak jak my, praw autorskich. Wszystko, co tu się znajduje, możesz spokojnie wycinać, wklejać i stosować do swoich aukcji. Tu masz wszystkie informacje. Od jednej sztuki do 100 sztuk ma $21, od 101 sztuk $18, powyżej 1000 $17. Tu masz różne informacje o modelu, o VAT-ach, 3-dniowy kupon rabatowy do $80, szczegóły, trade assurance, czyli to jest ochrona płatności. Jeżeli przyjdzie do Ciebie ten towar, a będziesz miał jakieś zastrzeżenia co do jakości, to możesz wystąpić do Alibaby, aby pomogła Ci w rozwiązaniu po prostu tego sporu. Płatności. Najlepiej płacić przez Alibabę i wtedy masz dużo naprawdę możliwości odzyskania chociaż w części tej pieniędzy. Kwalifikuje się do zwrotu pieniędzy w ciągu 60 dni od otrzymania produktu. Tu masz rekomendowane produkty, tu masz jakieś cechy tego produktu, ilości, czas realizacji. Do 1000 sztuk mogą Ci przysłać w 7 dni, ale to pewnie jest jakiś kurier. Powyżej 1000 to jest 15 dni, a to jest czas realizacji, czyli podejrzewam, że to jest produkcja, a powyżej 50 to jest do negocjacji. Próbki, widzisz, że to jest przykład ceny $30 za jedną próbkę. Logo, powyżej 500 sztuk możesz swoje logo już dawać na produkt. Opakowanie 500, grafika 500. Tu masz certyfikaty wszystkie, oceny. Zweryfikowany, to co mówiliśmy. Filmik krótki o tym produkcie. No i specyfika, którą mówię. Możesz spokojnie zastosować. Zobacz, co w kartonie się znajduje. I dużo, dużo, dużo więcej. Tak jak mówiłem, warto zamawiać próbki. Jeżeli chcesz coś zamówić w większej ilości, warto kontaktować się z Chińczykami, wybrać kilka ofert, kilku producentów, aby porównać sposób odpisywania, czy taka firma jest konkretna i odpisuje, czy w ogóle nie ma z nim kontaktu. Ja miałem fajnych producentów, którzy odpisywali bardzo szybko, nawet szybciej niż potrzebowałem, ponieważ wiadomo, że jest różnica czasu i oni piszą wtedy, kiedy my śpimy, my piszemy, kiedy oni śpią, ale kontakt był bardzo fajny i do dzisiaj mnie zaczepiają na WhatsAppie, chociaż ja już tego produktu akurat, który wtedy zamawiałem, nie ściągam, ale to już nie ma znaczenia, ale naprawdę był fajny kontakt, robili mi loga, wszystko robili, po prostu ten produkt już mi się przewierzył i ogarniam już inne tematy. Także warto napisać, warto poprosić o zdjęcia, o jakiś krótki filmik, nagranie, na przykład jeżeli sprowadzasz produkt i jest przed wysyłką, żeby nagrali Ci Twoje paczki, w jakim stanie to wyjeżdża od Ciebie, tak, żebyś później sprawdził, czy to samo przyjechało, czy ewentualnie spedytor czegoś nie uszkodził, ktoś czegoś nie wyciągnął. No to są takie podstawowe zasady, ale warto tego się trzymać, ponieważ no, możesz dużo problemów sobie zmniejszyć. Musisz w międzyczasie dogadać transport, czy oni mają jakieś podpisane umowy z tymi firmami, jaki to jest koszt tego transportu, czy musisz sam odbierać, czy oni za Ciebie wszystko załatwią, a wiadomo, że później Ty we własnym zakresie musisz ten produkt oclić,
zapłacić VAT, posiadać wszystkie certyfikaty dopuszczenia w zależności od produktu, jaki sprowadzasz i sprzedawać. No, nic więcej, nic mniej. Znaleźć dobrą niszę, znaleźć dobry produkt jakościowy, żebyś nie miał reklamacji, bo to naprawdę może być problem później. Chińczycy w większości już później tych reklamacji nie uwzględniają, bo ciężko na tak dużą odległość tworzyć i ogarniać reklamację, więc musisz znaleźć dobry produkt, żebyś później od klientów na Allegro czy gdziekolwiek, czy będziesz miał swój sklep internetowy, czy będziesz sprzedawał na Allegro, musisz mieć produkt w dobrej jakości, dobrej cenie, w tej marży, którą będziesz miał, musisz właśnie uwzględnić różne reklamacje, różne zwroty, napisać dobrą ofertę, stworzyć dobrą miniaturę, dobry opis, który będzie pisany językiem korzyści, dobra aukcja z dobrą miniaturą i słowa kluczowe, które będą trafiały w potrzeby klienta, bo możesz mieć najlepszy na świecie produkt, ale nie będzie on potrzebował, nie będzie potrzebny, nie będzie znajdował klientów na to. Ja też kiedyś miałem taką sytuację, że miałem najlepszy produkt na świecie, ale co z tego, jak nikt go nie szukał? Możesz tworzyć rynek i szukać klientów w ten sposób, albo dostosować się do rynku i spełniać potrzeby, czyli sprzedawać produkty, które są w danym momencie sprzedawane, jeśli chodzi o sezonowość, jeśli chodzi o pory roku, o niszę i twojego klienta, którego musisz znaleźć, a później go przekonać, żeby od ciebie kupił. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało, wchodźcie w linki poniżej. Jeżeli interesujesz się sprzedażą online, ale jesteś na samym początku, to polecam ci wejść w linka poniżej i mam teraz w promocji szkolenie za 97 zł początki, czyli dropshipping. Dropshipping jest idealnym aspektem jakby sprzedaży internetowej, kiedy jeszcze nie wiesz, co się sprzedaje, jeszcze nie masz pieniędzy na towar, jeżeli nie wiesz, co z czym, to zaczynasz w dropshippingu, a jeżeli już jesteś obyty z tym tematem, to możesz zacząć importować i to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Dzięki za dzisiaj, subskrybuj, daj lajka, pisz komentarz, a ja będę na pewno odpisywał, odpowiadał i tworzył ci kolejne treści. Dziękuję jeszcze raz za 1000 subskrybentów, który właśnie pękł na moim kanale. Teraz już mam wrażenie, że coraz więcej osób trafia na mój kanał, coraz więcej osób pisze komentarze, pisze do mnie na Messengerze. Na wszystkie tematy będę odpowiadał na bieżąco, a na dzisiaj już dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!